zespół Dolls. Dziękuję, że przybyliście. Musimy rozstrzygnąć najważniejszą kwestię na samym początku. O wasze inspiracje muzyczne. Bo wasza muzyka jest, delikatnie mówiąc, dziwna. Inna od tej mainstreamowej. Delikatnie mówiąc. Delikatnie mówiąc. A jakbyś próbował to powiedzieć niedelikatnie, to jakbyś powiedział? Alternatywna. No tak, okej. Okay. Alternatywa to też jest znowu takie słowo jak sympatyczne, nie? Taka miła, sympatyczna, fajna muzyka. Sympatyczna, nie? Najgorzej to właśnie kimś powiedzieć, że sympatyczny. Ale no dobrze, ale lepiej alternatywny, bo w sumie jak się nie wiadomo jak to zakwalifikować, to można zawsze powiedzieć, że alternatywny i to się zawsze zostawia taki wentyl bezpieczeństwa dla siebie, żeby nikogo nie obrazić, nie? Albo niszowa muzyka. O, niszowa. To jest ładne określenie. Niszowa, tak. Czyli dla zespołów, które nie są w mainstreamie, ale bardzo by chciały. Bardzo by chciały. Dokładnie. To czego słuchacie na co dzień? Czego słuchamy? Boże, ciężko powiedzieć. Ja słucham chyba... słucham Spotify i tego, co mi podrzuci Spotify. I on już ma algorytm taki, że on wie, czego ja chcę i po prostu podrzuca mi kolejne trafne wybory. No właśnie, po co się ale, ale jakoś się nie skupiam na, naprawdę, na zespołach konkretnych, na jakichś konkretnych twórcach. Jakoś tak miałem zawsze. Dziwne. A słuchałem Alice in Chains na przykład dużo kiedyś. Dużo takiej grunge'owej, tak, rockowej muzyki. Tak, dlatego wszędzie, gdzie da się wpleść przestęp i ciężką gitarę, to staram się to przeforsować, chociaż nie zawsze mi się udaje. Podobno przed wami jest możliwość współpracy z zespołem Żywiołak. Możecie coś rozwinąć ten temat? Jak ta współpraca będzie wyglądać, przebiegać? No po prostu. Połączymy siły. W sensie takim, że Żywiołak włoży swój charakter, my włożymy swój charakter i zobaczymy, jak to się będziemy tak długo mieszać w kodle, aż będzie taki wywar, który wszyscy z przyjemnością wypijemy. Taki kocioł paranomiksa, czy jak on się zwał, ten druid. No tak, coś takiego. A to dobrze, bo to druid, a Żywiołak jest taki pogański, to jest muzyka też pogańska, grana za pomocą instrumentów też staro jakichś słowiańskich, jakieś liry i różne wynalazki. No i ten właśnie Robert Jaworski, który jest frontmanem tego zespołu, natknął się na Paulinę, bo usłyszał gdzieś utwór, piosenkę Bile Burgorne, czyli piosenkę, którą Paulina stworzyła, która nie zawiera, napisaną w języku, który nie istnieje. I to była piosenka z serialu Kosakowski Szósty Zmysł, on się na to natknął i odnalazł Paulinę, zaczął z nią rozmawiać, tak powstała kolaboracja i stwierdziliśmy, że stworzymy teledysk do jednego z jego utworów, który się nazywa Dziady 2. I zawiera tekst z Dziadów Adama Mickiewicza. No i wskrzesimy Mickiewicza w teledysku do tego utworu. Paulina śpiewa tam w refrenie. No i Adam Mickiewicz będzie po prostu chodził praskimi ulicami i zabawiał się z okolicznymi napotkaniami. Będzie robił niegrzeczne rzeczy. Będzie robił niegrzeczne rzeczy Adam Mickiewicz. Mamy dotację na to z Ajksu otrzymaliśmy. Także cieszymy się, że nasza koncepcja została doceniona. I wkrótce się okaże, co Adam Mickiewicz nawija z nami, z Żywiołakiem i z praskimi tubylcami. A to jak polega ta dotacja z AX-u? Musiałeś przedstawić projekt, on musiał zostać zaakceptowany? Tak. No tak. I całość do akceptacji wysyłacie? Tak. Tak, tak. Także musimy też wstrzymać nasze wodze fantazji, żeby Adam Mickiewicz... I musi być w myśl fantazji, ucząc, bawiąc, ucząc. Tak, ucząc, bawiąc, ucząc. Bardzo dobrze powiedziane. Ale to jest nie jedyna nowość przed wami. Tak, jeśli teraz mamy czasem drzwi, ale to już bez dotacji, co nie? Tylko już własnym, że tak powiem, są tym zrobione. Właściwie to jest taka reedycja tego numeru, który już był. Ale, na płycie postanowiliśmy dać mu, że tak powiem, drugie życie. No to będzie nowy producent, inny producent. Tak, Maciek. Tak, no producentem jest nasz szwedzki taki mistrz dźwięków, z którym współpracujemy. Markus Backham się nazywa, współpracujemy od jakiegoś czasu. On nam robił utwór Nibeland, remix utworu Nibeland, który nas zakwalifikował do Opola w roku bodajże 2018. Także zdolny facet ze Szwecji, lubimy go. No i powstał już teledysk, który będzie miał premierę 29. września? Września, tak, 29 września. No, teledysk, mam nadzieję, że się spodoba, jest nietuzinkowy, tyle powiem. Czyli też kolejne ładne określenie, nietuzinkowy. Alternatywny, nietuzinkowy, niszowy, dziwny. Tak.
to co nie przedstawia ten obrazek? Co zaplanowaliście? Znaczy, wiesz, tak, no przede... Znaczy, o, właśnie. Dokładnie. Ciężko to wyjść. No wiesz. Już mamy tytuł wywiadu. Ale wiesz, ja bardzo tak też nie lubię, wiesz, pokazywać palcem i mówić tak. Ty, tu jest tak, tu są moje myśli, ja ci pokażę palcem, jak wygląda moja myśl. I ty weź tą myśl z tego palca, włóż sobie do głowy i ty tak patrz i ty tak myśl. Czyli jak wypracowanie w szkole, cały to miał na myśli. No tak, ja właśnie chcę, że właśnie, wiesz, też może banalnie, ale wolałabym, żeby każdy sobie pomyślał swoje jednak. Mhm. Ja tam jest jakiś tam cały kalejdoskop różnych obrazów. Ja mogę powiedzieć, co ja tam widzę, nie? No, ale... To co odczuwasz, widząc ten obrazek? Co ja tam... Radość! Ja czystą radość tam widzę. Radość z obcowania z ludźmi, różnymi ludźmi. Nie no, jest trochę... No, nie z tej ziemi ten klip. No, mamy tam różnych ciekawych ludzi. Jeden jest bardzo niski, druga aktorka, kobieta, która występuje tam, jest bardzo duża. Jest też... Co jest? Kto jest jeszcze, Paulina? Jest też człowiek z, jakoś tam lekko zdeformowany. I to myślę, że daje pewien niesamowity klimat, który wkrótce się objawi wszystko. Ale to nawet nie o to chodzi. To jest, czemu są tam różni ludzie? Mhm. Bo tak naprawdę często, wiesz, my widzimy jakiś taki wycinek rzeczywistości, nie? Widzimy wokół siebie tych sobie fajnych ludzi z Warszawy, którzy jeżdżą dość dobrym samochodem. Wiesz, jak tak patrzysz na świat, to przeżywamy taki okres prosperity, że to po prostu można nie wytrzymać, nie? Wiesz, tak na dobrą wszyscy sprawę. Wszyscy są piękni i bogaci. Piękni, bogaci, ale a wiesz, jakaś inność jest pochowana, nie? Wiesz, to też nie chodzi o takie uciskanie na przykład, albo wiesz, wiesz, sztandary po prostu niosące tęcze. Mhm. Bo to też nie o to chodzi, że w tym momencie tych, których my niby uciskamy, za chwilę stają się uciskającymi i w końcu nie ma tych, którzy uciskają, wiesz, tak na dobrą sprawę, no bo w pewnym momencie jest coś takiego, że każdy się czuje uciśniony, nie? Mhm. Ale chciałaś po prostu w tym klipie pokazać jakiś tam obszar inności, tak? Tak. Że istnieje, że nie należy się go bać. Że nie należy się bać i też nie należy, że można o tym mówić sobie spokojnie i nikomu to nie zrobi krzywdy, nawet tym ludziom, mówiąc o ich inności, że oni są mniej przerażeni tą innością niż my jesteśmy, nie? A to przeciętny, powiedzmy Kowalski, przeciętny słuchacz muzyki nie odbierze tego teledysku jako kontrowersję? A wiesz co, no, a czy na przykład LGBT nie jest kontrowersją na przykład? Dla mnie LGBT też jest kontrowersyjne, bo niby z jakiej racji, wiesz, ludzie, no, nie wiem, chodzą i manifestują swoją seksualność na przykład. No bo co mnie to obchodzi, z kim kto sypia? Dlaczego on mi idzie na przykład z tym sztandarem? Mnie to nie obchodzi. Ja się czuję urażona, że ktoś idzie ze sztandarem. To jakby ktoś mi szedł i mówił, że jest na przykład heteroseksualistą. Idzie mi babka i mówi, jestem heteroseksualistą. Zajebiście. I co z tego? Wiesz, to nie jest... Wiesz, kontrowersja to jest w ogóle śmieszne słowo. Tak jak autentyczność, nie? Takie podobnie zabawne, nie macie? No zależy od interpretacji. No, nie, no wiesz, jakoś nie chodziło też o kontrowersję, ale wiesz, nie miałam też jakiegoś pomysłu, jak pokazać tą różnicę, wiesz, bo... Wiesz, można byłoby tam, wiesz, na jakieś subtelne znaki, sygnały się silić, no ale z drugiej strony, no, czasami musi być to zobrazowane. Ja sobie w ten sposób wyobraziłam to, że patrzenie na ludzi przez pryzmat tego, że, wiesz, że nie ma czegoś takiego jak czas, nie ma czegoś takiego jak ciało, prawda, tak na dobrą sprawę. I jesteśmy tylko my i nasza zgoda na rzeczywistość, tak naprawdę. A reszta to jest nieważne. Czyli można powiedzieć, że wasza twórczość chce po prostu pokazać różne punkty widzenia, różne oblicza tej samej rzeczy? Nie. Bardziej chodzi o to, że takie skupienie się na sobie, takie egoistyczne skupienie się na sobie w tym momencie, że patrzenie oczywiście, no bo trzeba patrzeć, widzieć, odczuwać, współodczuwać tam i tak dalej. W każdym bądź razie, ale też trzeba się skupić na sobie, na własnym szczęściu. I tak naprawdę te obrazki były tylko po to, żeby pokazać, że to wszystko jest nieważne, że ta nasza fizyczność,
że to jest nieważne, że są ludzie, którzy mają różną tą fizyczność, ale potrafią być szczęśliwi. Oni mają zgodę na siebie, oni są szczęśliwi. Mhm. I nie trzeba, wiesz, jakiś wędrówek, wiesz, wykonywać, wiesz, na koniec świata, żeby to odnaleźć. Bo nigdy tak się nie stanie, nie? Jeżeli zrozumiesz, że ciało to jest tylko ciało, jeżeli to zaakceptujesz, to w tym momencie zaczynasz być szczęśliwy. Będziesz w swoim miejscu. Mhm. Bo widziałem zwiastun tego teledysku i ten teledysk kojarzył mi się z tym właśnie, co wspomniałeś, serialem Szósty Zmysł Kosakowskiego, gdzie po prostu odkrywa nieznane. Jednak to jest wszystko ze sobą połączone. No, ja odkryłem dużo nieznanego, będąc na planie zdjęciowym tego klipu, bo tak miałem dystans taki troszeczkę do ludzi, którzy są jacyś trochę inni, ale tam okazało się, że to jest super towarzystwo, że się świetnie z nimi współpracuje. No, przełamałem też jakieś swoje bariery, będąc na tym planie zdjęciowym. Mam nadzieję, że ludzie, którzy będą oglądać ten klip, też przełamią w jakiś stopniu podobnie. Wyjdą ze swojej strefy komfortu. Swoje bariery. Wychodzić ze strefy komfortu jest bardzo dobrze, bo to rozwija bardzo trudno. Ludzkość i samego siebie. Można również wprowadzić na wyższy poziom egzystencji w ten sposób. Więc myślę, że ten klip nas wprowadził na wyższy poziom egzystencji. Czy ja też bardzo dużo zrozumiałam, nawet nie chcąc, czy nawet nie to, że nie chcąc, ale niechcący pewne jakieś tam furtki zaczęły się otwierać, nie? Bo to też nie jest tak, że jak zaczynasz coś robić, to ty nie masz w sobie strachu właśnie, że nie masz jakichś obaw, bo zawsze jest coś takiego, nie? Że się... To jest chyba taka trochę łatka poprawności też politycznej, mówiąc w cudzysłowie, że nie wiadomo, czy można to powiedzieć? Czy tak się wyrazić? Nie, to zawsze trzeba od siebie odsuwać tą myśl i uciekać od niej jak najdalej, nie? Od tego, od tej poprawności politycznej, bo to nikomu, to tylko krzywdę robi. A to takie spotkania też was inspirują, by pisać kolejne teksty? Spotkania z takimi ludźmi na przykład? Na pewno. To jest wszystko zbiór zdarzeń i doświadczeń jakichś, który... I to jest też przepychanie tej granicy. A my jako, no, tworzymy jakąś tam sztukę, nie wiem, przez duże S albo małe S, już to nie mi oceniać, ale my powinniśmy jako artyści przesuwać tą granicę, coraz odważniej, prawda? I wtedy ta sztuka ma sens, a powielanie jakichś tam pioseneczek w takim samym stylu jak kiedyś, to jest nudne. Nas już nudzi chyba to, co normalne. A was nudzą te utwory, co nagraliście wcześniej? Czy nudzą? Nie, wiesz co, to jest, zależy. Na przykład niektóre są kawałki, że czasami jestem zła na nie, ale to zależy, jakim jest w tym momencie życia. Bo czasami jest tak, że mówię tak, aha, no to, że na przykład, że sobie tam słucham tego i mówię, a tak, że to jest tam jakieś drugie dno i nowe doświadczenia mi dały nowe spojrzenie na ten utwór, załóżmy, nie? Ale w sumie to chyba ja tak nie za bardzo lubię siebie sama słuchać, bo dla mnie to jest tak, że ja wyrzucam, robię sobie taki katarzys, wiesz, już niech sobie żyje to swoim życiem, co nie? Oczywiście ta energia zawsze tam wraca, bo wszyscy jesteśmy jakąś tam kotłowaniną energii i tak dalej, bo tak jest świat skonstruowany. A to masz takie utwory swojej twórczości, co na ten moment, na powiedzmy dzień dzisiejszy, na zasadzie trochę wstydzi się, na zasadzie jak ja mogłem to napisać, to skomponować, coś takiego wydać? Nie. Czy nie myślisz w ten sposób w ogóle? Nie myślę tak. Bo jeżeli, ogólnie nie jestem pozbawiona tego, bo jeżeli to napisałam, to tak czułam na tamten moment i nie mogę się wstydzić uczuć, które wtedy były w moim posiadaniu odczuciu, prawda? Bo cię ukształtowały te uczucia. Tak, no ale to wtedy tak czułam, no i co ja poradzę, że ja tak czułam wtedy i co ja poradzę, że ja za chwilę będę czuła inaczej. Nie jestem, wiesz, to co czujesz, to czujesz, nie? Już nie masz jakoś na to wpływu, nie? Bo też macie trochę szczęście do tworzenia utworów lub wykorzystywania utworów do programów telewizyjnych. Bo też Discovery zgłosiło się do was lub wy do Discovery. Jak to było? Jakoś to tam było. ale udało nam się faktycznie zaistnieć w serialu Złomowisko.pl, który święci triumfy na antenie Discovery Channel. Jest oglądane dosyć szeroko. Niewielu ludzi może kojarzy w Polsce, że to my tam brzmimy i że Paulina śpiewa. Ale tak faktycznie jest. No. Krzykasz to nasz kumpel. Celebryta już. Absolutny. Ale poznaliśmy się wcześniej, więc to nie jest tak, że myśmy polecieli na jego sławę albo pieniądze. Co nie?
Tak. A to takie momenty pomagają w karierze? Trzeba je chyba umieć wykorzystać. My jeszcze chyba tego do końca nie posiedliśmy, tej umiejętności, ale chcielibyśmy, żeby coraz więcej ludzi wiedziało i kojarzyło i było świadome, że to my jesteśmy właśnie. Więc chyba pomagają, tylko trzeba to wykorzystać jakoś. To jakie są największe, powiedzmy, trudności, by wykorzystać ten moment? Ten moment? Ten moment, powiedzmy, jest wasz utwór w programie, jedziemy w trasę koncertową, jest do tym nowa płyta. Mówić o tym, na przykład dawać wywiady i o tym mówić, tak jak teraz. A powiedzcie mi, jakie macie plany na przyszłość? Będzie wreszcie kolejny album? Wiesz co, ogólnie jak Bóg da, prawda, albo energia wyższa, nie wiem, zobaczymy, życie dalsze, to wtedy będziemy myśleć, nie? Znaczy na pewno będziemy robić nowe rzeczy, ale tak nie myślimy o nowym albumie, jakimś takim samym w sobie. Jak będzie, to będzie, a jak nie będzie, to nie będzie. Super odpowiedź, naprawdę. Proszę wstawić wszędzie. Do każdego wywiadu w dowolnym momencie. Wymitujemy, za rok będzie pasować. Prawda? No. Nie, teraz jest single. Mi chodzi w życiu o uniwersalizm po prostu. Tak. Single się teraz wydaje bardziej niż albumy, no bo internet to umożliwia. Wcześniej artysta nie mógł sobie tak wrzucać i publikować single. A teraz po prostu piosenka, bach, publikuje. Sam artysta jest dla siebie wytwórnią w dzisiejszych czasach, prawda? Wcześniej trzeba było album wydać, włożyć go do sklepu gdzieś tam. Była ta machina, byliśmy uzależnieni od tego, teraz nie, więc singielki można produkować. To jest, wiesz, o tyle ciekawsze właśnie, bo ty się pytałeś wcześniej o to, czy ja na przykład nie żałuję jakiegoś tam numeru. Jak robisz płytę na przykład i w tym momencie, to tutaj masz szansę jej nie wrzucić na płytę. Wiesz, tak na przykład. Możesz sobie nie wrzucić, mówisz tak, o, dobra. No to, a tutaj już, nawet jak w tym momencie, bo wiadomo, że ten numer, który teraz wrzucasz, też może tam emocjonalnie ci się dezaktualizować i tak dalej, ale z drugiej strony tutaj jest też coś takiego, że ty już wiesz, że to już jest dezaktualizowane, ale ty to musisz dać na płytę, bo masz tak na przykład w kontrakcie, nie? Że musisz wypełnić materiał. Tak, i że ty musisz mieć te numery, na które się już nie zgadzasz, na które już nie masz, wiesz, w głowie przyzwolenia, nie? A tutaj się stało. Ale płyta jest fajna zawsze, no bo te single, singlami, ale jak się szuka artysty jakiegoś, powiedzmy, bo chce się posłuchać, to szuka się albumu. I ten album to jest taka wycieczka emocjonalna, w jednej jakiejś konwencji. Maciek, co my tam wiemy? W jednej konwencji. Ja lubię na przykład znaleźć sobie artystę i nie singla, tylko artysty. Tylko mieć całą płytę od A do Z i ją przewrócić. Bo single często nie wyraża płyty. Single nie wyraża płyty, a poza tym single jest mamy za krótki. Taki w ogóle czemu mamy? Single jest za krótki, a artyści się słucha długo na przykład w samochodzie, prawda? Jedzie się przez godzinę i się słucha płyty, a nie single. Ale to jest znowu. Więc płyty mają ciągle sens. Ludzie po prostu chcą. Zobacz, to na siłę chcesz sam się włożyć w ja jeden worek. Ja nie chcę na siłę. Bo no ale nie, no bo że klimat płyty, że coś tam, że to musi być spójne. A dlaczego musi być spójne? Kto ci tak bo ja powiedział? Tak lubię. A, bo ty tak lubisz. Tak. No ale to wiesz, to trzeba od razu powiedzieć, czy powinna ty tak jesteśmy lubisz. W jednym zespole, powinniśmy mówić tym samym głosem. Za chwilę będą solowe albumy. Ale właśnie, bo to tu przyszło. To kiedy wasze solowe albumy? A to słuchajcie, bądźcie czujni, no. Oglądajcie. A to w ogóle jest sens wydawać takie płyty długo grające? To właśnie mówię, że jest sens, no bo jednak poszukuje się tych długo grających płyt. Jak szukasz artysty, chcesz sobie kogoś posłuchać, powiedzmy, nie wiem, Metallica na przykład, no to nie zadowolisz się jednym kawałkiem, prawda? Chcesz płytę. Już nie będę mówił o ostatnich płytach Metallica, ale po prostu ona daje ci możliwość obcowania z artystą dłużej, nie? A singiel to jest tyle. No a jak zrobisz 10 singli, to co? To jest płyta. No właśnie. A jednak wolę płytę. Ale ty wolisz obcować z płytą jest artystą może. Na przykład koncept płyty, prawda? Czyli utwory, które postępują po sobie są jakąś taką opowieścią. Płyta mi daje poczucie, że słucham tak jakby audiobooka, że wchodzę w jakiś świat. Jakąś podróż. Tak, a singiel jest chwilowym takim światem i za krótkim troszeczkę jak dla mnie. Ale wiecie, więc każdy ma swoje zdanie, nie? W sensie takim, że znowu się ocieram o nurt banalizmu, ale bardzo lubię. W każdym bądź razie, że każdy ma swoje zdanie i każdy sobie popatrzy, każdy ma swoją rzeczywistość utkaną, wiesz, przez milion neuronów, które tam walczą, nie? I to wiesz, i co z tego? Mam wrażenie, że singiel jest w obecnych czasach, który jest traktowany jako produkt, który ma zareklamować tylko artystę.
A co za tym pójdzie, to już jest po stronie artysty. Że zareklamować artystę? Wszystko ma reklamować artysty. Album i singiel. Singiel ma reklamować płytę. Przynajmniej kiedyś tak było. Że singiel reklamował i teasował płytę. Teraz artyści może wydają same single, więc singiel stał się takim tworem, bytem samoistym, niezależnym. Jedną z płyty, nie? Jest niezależny od płyty czasami. Niektórzy nie wydają płyt, tylko same single. Prawdopodobnie już tak się dzieje, prawda? Bo jest era internetu. No ale to są nazwy wszystko tylko. No płyta kiedyś była fizycznym krążkiem. Teraz już nie jest fizycznym krążkiem. MP3. Jest, jest jakimś cyfrowym tworem, nienamacalnym. Ale ciągle jednak, moim zdaniem, płyta powinna funkcjonować, mieć rację bytu. A to jeśli byśmy mogli się pokusić o zdefiniowanie waszego słuchacza, jak myślicie, jak wygląda ta osoba, która sięga po waszą twórczość? Nie, może tak jak my? Nie, naprawdę, tu chyba nie ma reguły. Nie ma reguły. Czyli wiesz, no... Ja teraz... Jacyś wariaci pozamykani w ośrodkach. To jak pozamykani w ośrodkach, to ale nie obrażaj ludzi, no przecież może na przykład słuchają nas ludzie w... Przecież nie po ośrodkach nie powinno się słuchać nas, bo to by pogłębiło te przypadłości, które... Ale w sumie prawdą jest pozamykani w ośrodkach, bo teraz każdy z nas był zamknięty. No dokładnie, więc wiesz, no znowu, wiesz, utkaliśmy znowu jakiś termin i musimy się z niego, kurde, zaraz wydostać po prostu, bo... Czyli dla wszystkich. Bo niebezpiecznie w to brnie. Każdy był w ośrodku, każdy był zamknięty. Czyli muzyka dla miłych, sympatycznych osób. Tak, chyba tak, tak myślę. Dokładnie. Prawda, Maciek? Tak. No. Nie, ale wiesz, bo robić muzykę dla niemiłych i niesympatycznych osób. No przecież, osób, Maciek, kto by chciał? Kto by chciał robić dla niemiłych ludzi po prostu muzykę? Przecież każdy z nas jest miły. Ale to jest ciekawe. Według niego. To właśnie takie rozmowy inspirują. Bo wszyscy robią zawsze dla miłych i sympatycznych ludzi, ale zrobić płytę po prostu, koncept płytę dla niemiłych i niesympatycznych. I przekaz też dla niemiłych i dla niesympatycznych. No ale wiesz, ale słuchałbyś tego, na pewno byś tego nie słuchał. Ja nie bym słuchał, ja bo jestem miły. Ja bym tego nie słuchała, bo ja chcę o sobie myśleć, że jestem miła i sympatyczna, nawet gdyby tak nie było. Ale niektórzy mogliby po kryjomu po prostu kupować, wiedząc, że są niemili i niesympatyczni, nie przyznawać się do tego, to że na zasadzie to jest podobnie jak z muzyką disco polo. Bang. Nie słucham, ale coś tam kojarzę. Nie ale słucham, moja babcia słucha, dlatego nie mam płytę. Nie, ale mam płytę tą i tamtą, a nikomu nie mówię. Tak samo z tą płytą by było. Nie, no ja płyty nie kupiłem. Płyty, która jest tworzona dla ludzi niesympatycznych i niemiłych, bo jestem zajebiście sympatyczny. Ale wiesz, pokryjomu ta płyta gdzieś tam by była u tych ludzi, którzy są naprawdę przesiąknięci z złem i chamstwem. Nie no, po prostu, no tak. Nie, odpływamy chyba. Ale tak, Maciek, ja uważam, że to jest właśnie płyta dla ludzi takich jak my. Bo nawet przygotowując się do tego wywiadu i słuchając waszych poprzednich piosenek, zastanawiałem się, czy największym zaskoczeniem dla waszego odbiorcy nie byłby teledysk, gdzie stoicie po prostu jako tradycyjny, zwykły zespół w garniturach, pięknie ubrani i zagrani. Bo coś na zasadzie jest takie, że po was oczekuje się pewnego rodzaju zaskoczenia, jak po zespole Rammstein, bo wiesz, że ten teledysk kolejny cię zaskoczy, coś będzie nim innego, dziwnego pokazanego. Czy wy byście nie zaskoczyli fanów, nagrywając utwór akustyczny, grając w garnitura, w ogóle zgodzę się, że pewnie tak by było, ale jeszcze musimy trochę poszokować i wchodzimy właśnie na tą drogę ekstremalną, mi się wydaje, i wtedy w pewnym momencie zrobimy w garniturę. Ale to jest dobre pytanie, bo tak na dobrą sprawę to rzeczywiście, że teraz już jest tyle rzeczy, które szokują. Czy ten szok już szokuje? Ten szok już jest po prostu taki normalny, że już nie, że staje się taką oczywistością, że ja już tak patrzę na to i ja mówię jak teraz bym właśnie sobie zobaczyła gościa, który ma spodenki w kancik, to bym popatrzyła i bym powiedziała, no tak. To jest sztuka. No. I to chyba coś w tym jest, że kiedyś ktoś kiedyś powiedział właśnie, że to trzeba być bardzo mieć wyrazistą osobowość, żeby zagrać w normalnych ciuchach. I ja się z tym zgadzam i trochę się z tym nie zgadzam, nie?
Ale coś w tym jest, tak. Czyli na zasadzie, tak, że muzyka musi bronić się sama. Czyli Zenek Martyniuk ma osobowość. Że się musi bronić sama, ale... Zenek Martyniuk ma osobowość. Ale jak nie, on wchodzi, mówi kochani. To jest ale element odwagi. I wszyscy wiedzą, że są kochani. Ale on wie, że jak on zaczyna mówić... Na pewno nie są niesympatyczni i nie mili. Oni są kochani, tak. To jest muzyka dla ludzi sympatycznych i miłych, prawda? Czyli on robi muzykę miłości. Bo on wchodzi i mówi, kochani. A gdyby wchodził, mówił... Witam was, chamy! Prawda? Chamy, zagram dla was. To oni by wiedzieli, że są niemili. Że są chamami. Ale może by wtedy nie sprzedał tylu płyt. To wy następny koncert zaczynacie? Witamy was, chamy? Chamy, witamy, tak. Dobra, na płyt nawet się nie mówi. Witamy was, chamy. Chamy, bądźcie z nami. No trochę tak, trzeba by grać w knajpach z tymi siatkami takimi, nie? Jak to kiedyś, jak Blues Brothers, co? Wiesz co, właśnie to sobie wyobraziłam i trochę mi rozczuli. Witamy was, chamy. Bo chyba ta kontrowersja trochę nastąpiła w Opolu, gdzie wystąpiliście w debiutach. Tak, że jednak publiczność czegoś trochę innego oczekiwała lub do czegoś innego była przyzwyczajona. Ale my nie jesteśmy, ja nie żyję po to, żeby spełniać czyjeś oczekiwania, wiesz, tak na dobrą sprawę. I wiesz, będzie mi bardzo miło, ale bez przesady, nie? Żebym musiała zmieniać całą swoją rzeczywistość na to, żeby komuś było miło, bo najważniejsze jest jednak, żeby mi było miło. Bo im... Jak mi będzie miło, to będę miła dla wszystkich, a jak mi nie będzie miło, to będę zła i sfrustrowana. To występ w Opolu był dobrą decyzją? Bardzo dobrą. Bardzo dobrą, tak. No to doświadczenie jest na takiej scenie. Walnąć koncert. Ja chciałam zawsze z orkiestrą zaśpiewać i dla mnie to było w ogóle niesamowite. Zawsze tak. Marzyłam, żeby zaśpiewać z orkiestrą, ale wiecie, no w dzisiejszych czasach to jest... Kosztowne. Kosztowne. No tam były i smyki, i no, klawisze, i no. Gitarzysta jeden, drugi, chyba trzeci, chór. Czyli śpiewaliśmy z chórem, no i z chórem dziecięcym. To już był nasz chór, który my przyprowadziliśmy na scenę, nasza koncepcja. Bo utwór w ogóle ma takie chórki, prawda, zakłada. I dzieci śpiewały faktycznie. No, było to coś, fajne doświadczenie. No. A ten mit Opola nadal istnieje? Czuliście, spacerując po Starówce w Opolu? Jest, no, trzeba powiedzieć, znaczy na pewno, no, w Starówce czuć, na Starówce. Byliśmy w legendarnej knajpie Starka, tak? Tak się nazywała ta knajpa. Mm-hmm. Więc jest tam ten duch, ale przede wszystkim to jest ogromne przedsięwzięcie, które czuć adrenalinę, no i tyle. No i artysta powinien się zmierzyć z takim wyzwaniem. To pomaga. To jest, no to uczy. Znaczy, dla mnie to było takie nieprawdopodobne, że taki zespół jak my, i oni powiedzieli nam, że możemy tam sobie iść i zagrać tam, gdzie nie ma grał, nie? Wiesz, taki, bo Festiwal Opolski zawsze tam się kojarzył nam. Znaczy, no, mi się tak kojarzyło, na pewno tak oglądałam, wiesz tam, Irena Jarocka, taką kawiarenki, coś tam, no to jest legenda, tak? Ale jak już tam byłam, to tylko tak nie czułam, myślałam, że będę bardziej czuła. Znaczy, mi się wydaje, że też to jest kwestia adrenaliny, no byliśmy tak, czy ja wiem, czy to jest dobre słowo, przerażeni tym występem, że ten cały duch chyba się schował, no nie widzieliśmy go, mimo że pewnie za plecami gdzieś tam ten Niemen się przemazywa. A to pozwólcie, że na koniec spróbujemy trochę was zaszufladkować. Trochę pytaniem, jeśli mielibyście pojechać w trasę koncertową po Polsce i wziąć do współpracy jeden z popularnych zespołów, żeby powiedzmy każdy go rozróżnił, kto to jest. Światowy czy polski? Polski. Zacznijmy od polskiej sceny. To z kim chcielibyście pojechać taką trasę? Bardzo. Bardziej Koma? Pytanie. Hej? Myslowic już chyba nie da rady? Ciężkie pytanie. Nie no, z Hejem by było fajnie na pewno. Byłoby to trochę nawet ciężko dopasować nas do kogoś, do kogokolwiek. Pod względem muzycznym tak, ale pod względem tekstowym, światopoglądowym, że słuchacie tego polskiego może Hej, no. I mówicie, i Paulina jest kobietą, Nosowska jest kobietą, więc jakoś to by pasowało. Oczywiście, no ja też tak patrzę na to wszystko i tak jak sobie myślę, nie, że jak mamy 3 miliardy płci, to chciałabym wystąpić z kobietą. Tak, to jest wyjątkowe, naprawdę to jest wyjątkowe. Mówiąc na poważnie, chyba Hej byłby dobrym strzałem tutaj. No. I tym optymistycznym akcentem. Okej. Okay. A Zenek też. Zenek. Zapomniałem. No. A wiesz co? Ale Zenek gra przed wami czy po was? Czekaj, bo ty teraz coraz bardziej podwyższasz po prostu. Nie. Moglibyśmy się zgodzić, gdyby poprosił,
Ale musiałby poprosić, żeby mógł zagrać z przodu. Ale przed całą Polską nie macie? Czy no, stadion. Duet podczas Sylwestra jak Maryla Rodowicz z Tenkim Artoniukiem. No, a było ewentualnie. Takie coś? Podobno było coś takiego. Kolaboracja. Na razie z Żywiołakiem, ale... Małymi krokami do przodu. Ale wiesz, ale wiesz, też nie krytykujmy, bo wiesz, każdy czuje to, co czuje, tak? Czyli po prostu, jeżeli Zenek czuje, że powinien robić muzykę w ten sposób i nikomu bezpośrednio nie zagraża, to uważam, że powinien to robić. I... Nie no, to jest muzyka folkowa polska troszeczkę. Ale... Tak samo jak w Stanach, muzyką popularną jest country, prawda? I to jest taka muzyka bardzo popularna tam. Tak tutaj bardzo popularną muzyką jest disco polo. Ja, country disco polo to jest podobna, ale ja nie, ale wiesz, ale to, podobny to, obszar. Niektórzy się dobrze, na przykład wiesz, to jest tak jakby ktoś nam mógł powiedzieć, a robią jakąś muzę, jakąś frajerską, lamerzy, nie, wiesz, i tak dalej, o nas, nie, a ta to już jest jakaś, no głupia, no, wygląda jak głupia, mówi jak głupia, i to jeszcze pewnie głupią muzykę robi na dokładkę, nie? I ty wiesz, i w sumie tak słucham, jest mi trochę przykro, ale w sumie trudno mi się nie zgodzić, nie? W sensie z tą osobą, która to o mnie mówi, nie? Bo ona widocznie tak na mnie patrzy, tak mnie ocenia, nie? I ma do tego prawo, nie? Ma prawo nazwać mnie tak, jak nazywa, bo ona tak widzi świat. I mi nic do tego. A to nie było was pokusy? Bo często się spotykam z opiniami znanych artystów typu, nie wiem, Tymon Tymański, że oni często coś robią dla chałtury, na przykład piszą dla kogoś innego utwór czy piosenkę, czy idą do talent show jako jury, żeby zarobić na twórczość, którą chcą wykonywać. Tak to wygląda. Ze sztuki trudno się utrzymać i trzeba mieć jakiś no inny sposób zarabiania pieniędzy, żeby móc robić coś, co się lubi. A to nie było was pokusy założyć w cudzysłowie normalny zespół i odcinać od niego kupony i tworzyć muzykę, którą kochacie? Dajemy sobie radę bez takich sposobów. Tak. Tak jak Maciek ale powiedział. Gdybyśmy sobie nie dawali, to prawdopodobnie byśmy założyli zespół disco polo. Czyli mamy, po pierwsze też nie jesteśmy... O ile masz kilka tekstów disco polo. Ale to poczekaj, no po to później. Następne. W każdym razie my też mamy inne też zawody oprócz tego muzycznego. My nie jesteśmy, żadne z nas nie jest po szkole muzycznej i to nie jest tak, że ja tylko to umiem w życiu robić na przykład, a poza tym wiesz, no, wielu ludzi umie robić wiele rzeczy. Muzyków tak samo, można przecież się przebranżowić, nie? To nie trzeba tylko kazać tego robić górnikom. Można też powiedzieć artyście, że jak nie ma chleba z muzyki, to przecież to nie jest obowiązkowe. To nie jest tak, że ty musisz, że świat nie przeżyje bez twojej muzyki. Spokojnie, świat przeżyje bez twojej muzyki. Tylko tak mi się wydaje, że muzykę się robi dla siebie, nie? Tak właściwie. A... Paulino, kiedy twoja płyta disco polowa? Bo teksty wiesz już są. Co, teksty tak, bo ja to teraz szyję na bieżąco, nie? Tak, to ja to trochę mam taką prześną duszę, tak w środku, prawda? Ale słuchajcie, no obserwujcie moje instatem. Niedługo moja samowa płyta. Ale nie, robisz płytę jakąś, chcesz teraz trip-hopową i tak dalej, prawda? Już mówiąc poważnie. Disco polową przykrywam. Zaczynasz projekt nowy. Ale to nie mówmy o tym, bo to jeszcze następnym jest... razem. Następnym tak, razem to jest jeszcze nie ten czas. Wiecie, jak to się... Jak będzie, jak będę wiedziała więcej niż wiem, to powiem. To czego można wam życzyć na najbliższe tygodnie? Szczęścia. Szczęścia i zdrowia. Zdrowia i szczęścia. Po to, żebyśmy zawsze byli mili i sympatyczni. Odporności, dużo witaminy D, prawda? Odporności na wirusa. Moimi gośćmi byli mili i sympatyczni. Zespół Dolc.